Swój jubileusz rozpoczęli konferencją prasową w Urzędzie Miasta. Druga część odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Firma nieruchomości Furman na naszym lokalnym rynku działa już od 20 lat. Profesjonalizm i solidność ze strony pośrednika nieruchomości to gwarancja udanego zakupu mieszkania lub domu. I właśnie takim wysokim poziomem świadczonych usług może pochwalić się tegoroczny jubilat. A jest to tym bardziej ważne, że rynek nieruchomości to niezwykle istotna gałąź gospodarki. Jeden przedsiębiorca od drugiego wynajmuje halę i już może rozpocząć produkcję, a nie dopiero za rok czy dwa, jak sobie wybuduje swoją własną kolejną. To wszystko powoduje, że firmy często mogą się łatwiej dostosowywać do zmian koniunktury, są bardziej elastyczne. Niestety rynek nieruchomości nie tylko w naszym regionie, ale i w skali globalnej ostatniego okresu nie może zaliczyć do udanych. Problem z kredytami spowodowany ogólnoświatowym kryzysem nie zachęcał do zakupu. Państwo znowu jakiś zaproponuje program wspomagający, banki troszeczkę poluzują politykę kredytową, to bardzo możliwe, że ten popyt zacznie się zwiększać i wtedy ta sytuacja zacznie się zmieniać. A jak podkreśla Krzysztof Furman, to najlepszy okres, aby ten popyt zaczął się zwiększać. Ceny są według mnie bliskie tej dolnej granicy, a przede wszystkim jest bardzo dużo ofert, gdzie kupujący może wybierać, przebierać. Myślę, że jest to dobry czas dla kupujących. No niestety dla sprzedających nie, ale nigdy tak nie ma, żeby każdy się cieszył. Podczas uroczystości w Młodzieżowym Domu Kultury zaproszonym gościom i partnerom, bez których jubilat, jak sam mówił, nie mógłby świętować swojej rocznicy, wręczono pamiątkowe statuetki. Spotkanie było także powodem do świętowania dla żłobka numer 1 w Pile, któremu firma Furman przekazała czek w wysokości 10 tysięcy złotych na budowę placu zabaw. Maluchy z jedynki wygrały bowiem w internetowym głosowaniu z czterema innymi projektami.